Siema, witam was w kolejnym odcinku Story Tower Defense. A dzisiaj przetestujemy nową postać, którą zdobyłem, czyli Guardian Cloakman. Jest to postać za 40 tier w karnecie, tak, karnet. I nie wiem, czy jest dobry, dziś się przekonamy. Mimo takie ten, więc lecimy. I ogólnie on widzę, że ma ten taki, jak to powiedzieć, takie przyszywane ataki, że mogą naraz, może naraz po prostu w prostej linii jak idą, to może wszystkich ciachnąć i to jest dobre, ale nie będę przedłużać, więc po prostu jak już będę go stawić, to wtedy teraz będzie cięcie po prostu, dopóki nie postawię go. Dobra, więc mamy już pierwszego. Bije co 3 sekundy, ale tu ciacha już Picovelo. Wszystkich rozwala chwilę. Kolejne upgrade 4000, 7500 bije. Ma 3 cooldowna. A, tylko że są stuna. Dodajmy last. Last będzie lepiej robić, bo będzie bić ostatnich tu. Więc to, no to za chwilę ulepszy po prostu i zaraz się widzimy ponownie. Dobra, więc mamy drugi poziom. Na drugim poziomie 20 tysięcy bije, więc to jest bardzo dużo. Dostał 5 range'a, no i cooldown na 1 mu zbiło. A i zapomniałem o ważnej rzeczy do niego, ulepszę, czyli slow. On ma ogólnie slowa 60% aż, który też bardzo pomaga, więc jest to bardzo dobre. No i ogólnie polecam wam go zdobyć, bo po prostu jest dobry i przyda się osobom, które są nowe lub nie mają dobrych jednostek, bo w najnowszym update'cie to ten Croc Spider to dostanie nerfa, więc nie będzie aż tak dobry jak był wcześniej, więc polecam do niego. Dobra, mamy trzeci poziom, gdzie bije 36 tysięcy, bardzo dużo. Dostał 5 range'a, a cooldown tylko o połowę. No i tak to dobrze sobie radzi. Kolejny upgrade 12 tysięcy, więc nie za dobrze. W sumie tak teraz myślę, że mogę wziąć Anoncera kameramena na piątkę. Wtedy bym mieli cooldown z 0,8, tak, 0,8 by mieli, a to zawsze szybciej bije. Oczywiście na full mi chodzi. Dobra, i mamy ostatni już poziom, czwarty, gdzie wydałem 14 tysięcy. Damage jest bardzo duży, bo 45 tysięcy aż. Range zwiększył się o 10 i mamy 60. No i cooldown 1, więc najszybciej to nie jest, ale ten damage robi najwięcej, więc i patrzcie, tu też już dostaje, więc no to łatwo będzie wygrać. No bo jak jeden
robi tyle, to co dopiero 13 tu. A już i tak nie postawię, bo się nie zmieszczą. No ale wiecie, o co chodzi. Mamy prawie cały, no i pokonujemy prostym sposobem go właśnie. 17.50. Nie jest to najlepszy, bo miałem 17.30, ale nie jest zły, jest dobry. To w końcu jest z karnetu, za ostatni poziom to powinien być dobry, chociaż... Legenda ta Clock Spider chyba lepsza jest jednak. Nie wiem jak będzie po nerfie, bo to pewnie będzie po nerfie to wiele lepszy Guardian, bo Clock ma dostać nerfa, więc co? Jedyne co na co teraz mam robić, to czekać na update i tych misji nie odbierajcie, jak macie już ostatni poziom, bo to nic wam nie da, a i tak będzie jeszcze z 20 poziomów, tak 20 będzie. Będzie ciężko wbijać, bo tu będzie teraz pewnie 4000, później 5000, może i nawet 6000 będzie. Nie 6000, 5000. No więc co, ja będę się z wami żegnał, do zobaczenia, cześć!